Cześć, witam wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. I co najważniejsze, że jesteście gotowi na kolejny odcinek ze mną. Dzisiaj to będą niekosmetyczni ulubieńcy ostatnich miesięcy. Postanowiłam, że tym razem nie przygotowuję tych kosmetycznych, a to z tego względu, że jestem tak nudna i ciągle używam tych samych kosmetyków. Z małym wyjątkiem, tak jak mówiłam Wam też przy okazji poprzedniego filmu, wprowadziłam retinol, krem z retinolem, który niestety mi gdzieś zginął. I przeszukałam wszystko. Szafki, łóżko, lodówkę, kieszenie szlafroka, wszędzie, gdzie potencjalnie mogłam go schować. Ale domyślam się, że to nie moja wina, tylko mojego syna, który po prostu postanowił się z nim pożegnać. Także bardzo prawdopodobne jest to, że kremu już nie zobaczę i czekam w tym momencie na dostawę drugiego, bo też kupiłam dwa i powiedziałam o tym kremie mojej koleżance i ona zrobiła do mnie, wiecie, maślane oczy i zapytała, Aga, może się podzielić ze mną. Także oddałam koleżance drugą kubkę, którą kupiłam sama, teraz muszę sama kupić. Ale nieważne. W każdym razie pewnie za jakiś czas powiem Wam o rezultatach i skutkach, czy są jakieś skutki uboczne, czy nie. Pewnie też ktoś z Was zauważy, że mam kręcony włos. Jak to się stało? Otóż dzisiaj wypróbowałam końcówkę, tą 30 mm mojej nowej lokówko suszarki Dyson Airwrap, której recenzję zrobiłam kilka dni temu. To w sumie nie była recenzja, tylko moje pierwsze wrażenie i też pierwszy raz pokazywałam, jak z niej korzystać. I chociaż nie mówię o niej w tym filmie, bo to jest mój ulubieniec, bo jeszcze nie może, moim zdaniem nie zasługuje na to miano, ale mówię o niej, bo chcę Wam pokazać, jak wygląda ten inny skręt i co też zauważyłam. Cenna uwaga po właśnie już kilku użyciach, to, że aby chcecie, jeżeli ten skręt, ta fryzura, ten styl się utrzymał na Waszych włosach, musicie później koniecznie skorzystać z tej opcji nawiewu zimnego powietrza. Wystarczy po włączeniu przesunąć ją maksymalnie do góry tutaj i przez kilka sekund potrzymać. Wtedy czujcie, że to powietrze zmienia temperaturę i to utrwala ten skręt. Tutaj widzicie właśnie różnicę pomiędzy tymi włosami, których tak specjalnie nie utrwaliłam, a tymi, które utrwaliłam. Moim zdaniem różnica jest ogromna. Na razie mi się podoba, ale mówię, za wcześnie jeszcze na jakiekolwiek konkretne recenzje, opinie. To tyle o suszarce na dziś. O niej pewnie powiem Wam przy okazji innych filmów. A teraz chcę Wam pokazać moją pierwszą perełkę. I jest to pierścionek, który przerobił mi mój kolega Sebastian, z którym się znam od 20 lat. I całkiem przypadkiem jakoś tak właśnie jakiś czas temu dowiedziałam się, że on w tym momencie zajmuje się biżuterią. Jest jubilerem, który tworzy właśnie takie cudowne rzeczy i napisałam do niego z zapytaniem, czy nie miałby ochoty podjąć próby zmiany właśnie tego pierścionka, a także mojego pierścionka zaręczynowego i pewnie widzieliście w niektórych filmach w przeciągu ostatnich kilku tygodni, że właśnie go brakowało. Część z Was się pytała, Aga, co się stało z pierścionkiem? Nie, rozwodzimy się, nasze małżeństwo nadal trwa, ale jaki był problem? Mój pierścionek zaręczynowy, oryginalnie obrączka była dość mała, dość wąska i ona się po prostu wyginała. I ja zapytałam Sebastiana, czy nie można by było go jej troszeczkę powiększyć. Udało mu się, pierścionek wygląda przepięknie i jest po prostu idealny. Mój Gawin zawsze wiedział, jaki kształt pierścionka zaręczynowego chce mieć i taki mi zrobił, ale niestety może budżet mu się skończył i i obrączka była troszeczkę cieńsza niż powinna. Ale zaręczynowy zrobiony i też właśnie wiele lat temu moja babcia zostawiła w spadku mojej mamie pierścionek, którego ja stałam się właścicielem też kilka lat temu. Mama podarowała mi go na moje urodziny, już w sumie nie pamiętam które. I nosiłam go bardzo sporadycznie z tego względu, że on był dość duży, niewygodny i miałam wrażenie, że palec mi się pod nim po prostu poci. I kiedy ostatnio nałożyłam go też właśnie kilka miesięcy temu, pomyślałam, że zapytam Sebastiana, czy może nie dałoby się czegoś z tym zrobić. I mi bardzo podobają się pierścionki Elisy Eldridge i nie mówię Wam, że nie, bo to była taka główna właśnie inspiracja tego zmiany tego pierścionka. Ja wstawię Wam zdjęcie przed i wstawię Wam zdjęcie po i muszę Wam powiedzieć, że kiedy zobaczyłam to, co stworzył Sebastian, to po prostu oczy mi się zaświeciły i za każdym razem, kiedy na niego teraz patrzę, po prostu sama się do siebie uśmiecham. I tutaj też wiem, że pewnie część z Was pomyśli sobie, po co zmieniałaś coś, co należało do Twojej babci, przecież to miało wartość sentymentalną, oczywiście, ale moim zdaniem moja babcia bardziej by się cieszyła i cieszy się z nieba, mam nadzieję, z rzeczy, którą noszę, a nie ta, która leży i po prostu nic się z nią nie dzieje. I ja wiem z własnego doświadczenia i też z nie wiem nawet ilu wiadomości, które dostałam od Was, że zainspirowałam do tego, aby też właśnie zmienić takie pierścionki, które leżą w domu od lat i po prostu nikt ich nie nosił, na coś bardziej nowoczesnego. Ja widziałam, że już sam Sebastian chyba zrobił 2 albo 3 jeszcze inne z innymi kamieniami. Ten tutaj mój to ametyst i też tutaj mi Sebastian ostrzegł, że niestety jest to kamień, który nie będzie nadawał się na zabawy w piaskownicy.
i jest dość miękki i jego polerowanie podobno już będzie mijało się z celem, także też będę go nosiła na takie bardziej wyjątkowe okazje, ale po prostu kiedy patrzę na niego, to naprawdę uśmiecham się sama do siebie i moim zdaniem jest po prostu przepiękny. Jeżeli chodzi o koszt takiej przeróbki, to ona jest dobierana bardzo indywidualnie i najlepiej będzie, jeżeli do niego napiszecie i on wam będzie w stanie po prostu powiedzieć. Sebastian Boro mieszka w Irlandii, ale chyba się niedługo przeprowadzają do Polski, także może jeżeli nie spieszy wam się jakoś specjalnie, to też będzie wam mógł coś takiego, moim zdaniem, przepięknego stworzyć. Także to tyle, jeżeli chodzi o mój pierścionek i o pierścionek zaręczynowy, także to jest super. Sebastian, dziękuję ci, jesteś wielki, bo... A, super. Okej, kolejna rzecz. To może nie będę pokazywać tutaj, tylko zrobię wam tutaj przebitki. Moja dżungla w domu. Też o tym mówiłam wam już jakiś czas temu. Uwielbiam moje zielone punkty w domu, tam gdzie moje roślinki rosną. Odpukać. Na razie całkiem nieźle się rozwijają monstera, chociaż nie ma, słuchajcie, dziur w liściach. To mniej więcej raz na tydzień wypuszcza nowe pędy, rosną też korzenie, także jestem dobrej myśli i uwielbiam mój kącik zielony. Kiedy przychodzę do domu zmęczona, to po prostu mój wzrok od razu się kieruje w tamtą stronę i przynosi mi taki spokój. Każdy ze znajomych, którzy przychodzi do nas do domu, też mówi, że Aga, uwielbiam to, jak właśnie zaaranżowałam to miejsce i mam ochotę na więcej i mam nadzieję, że teraz podczas pobytu w Polsce przywiozę jeszcze sobie kilka innych doniczek. Tutaj też pokażę wam to, którą zrobię, znaczy doniczkę, tylko ten stelaż, który zrobił mój tata. Jesteśmy w trakcie projektu kilku innych kształtów, także każdy znajdzie coś dla siebie i będę pewnie wam na bieżąco pokazywać. One są nadal do sprzedaży na stronie u mojej siostry, także jeżeli macie ochotę też taki posiadać, to zostawię wam link na dole. Okej, kolejna rzecz, którą poleciłyście mi wy, są to rajstopy z Marks & Spencer. To nie jest te, które noszę, spokojnie, nie martwcie się. Kupiłam nowe opakowanie, między innymi po to, żeby wam pokazać, jak wygląda. I ja wcześniej kupowałam rajstopy w Primarku, mówiłam wam o tym już od wielu lat, to jest praktycznie jedna z rzeczy, które tam kupuję. I mówiłyście mi, Aga, spróbuj te z Marks & Spencer, zobaczysz, że już nigdy nie wrócisz do tych primarkowych. I ja nie miałam w sumie większych zastrzeżeń do primarkowych, oprócz tego, że po jakimś czasie one po prostu się trochę zsuwały z ciała, pomimo tego, że zawsze brałam M-kę czy drozmę, który moim zdaniem jest idealny dla mnie. I problem był już taki, że one bardzo często lubiły się pruć w miejscach na przykład palców i wtedy, nie wiem, czy macie, znacie to wrażenie właśnie tego, jak niewygodne wtedy się robią. I spróbowałam tych i muszę wam powiedzieć, że są tak wygodne. Prałam już je tylko kilka razy. Ja rajstopy mam takie okresy, że na przykład mam ochotę nosić sukienki codziennie, czyli zmieniam je codziennie i są fenomenalne, naprawdę są świetne, super leżą, nic się nie odznacza, nic się nie wypycha, nie kosmacą się jeszcze, mają bardzo też fajny poziom krycia, także jak na razie jestem dobrych myśli i wiem o tym, to jest kolejny produkt, o który dostałam później w wiadomościach prywatnych, tyle wiadomości od was, Aga powiedz, jakie to rajstopy były. To jest właśnie ten model Body Sensor, mamy różne rodzaje przyciemnienia i ja mam 60 i co tutaj jest taka ciekawostka, że one podobno pomagają utrzymać ciepło, kiedy jest zimno, a kiedy jest ciepło, chłodzą skórę. Nie wiem, ile w tym prawdy. Ja na razie nie doświadczyłam ani specjalnego grzania, ani chłodzenia. Po prostu są moim zdaniem w sam raz. Nic się też nie odparza. To też jest ważne dla kobiet, które mają sens wrażliwy tutaj okolice. Kosztują 8 funtów. To jest cena za 3 pary. Wydaje mi się bardzo sensowna. Jeżeli nie mieszkam, wiem, że już teraz Marks & Spencer niestety nie ma w Polsce. Ale jeżeli macie tutaj kogoś, kto mieszka w Wielkiej Brytanii, to jest coś, o co powinniście ich poprosić. Rajstopy nie z Primarka tym razem, tylko rajstopy z Marks & Spencer polecam. Bardzo często też są promocje. Ja akurat kupiłam właśnie wtedy dwa opakowania, w sumie trzy, bo kupiłam jeszcze 40, ale tamtych nie nosiłam, także jeszcze na razie wam nie powiem, jak one się sprawują. I one wtedy akurat byłyby na 20% przecenie, także jeszcze lepiej i w sumie taka sama cena jak w Primarku, dlatego uważam, że warto. Aha, bo tutaj słuchajcie, jest napisane, że one mają właśnie w pasie to wygodne, że zgadzam się, mają coś do tak bawełny, a także wzmocnione okolice palców i to by się zgadzało, dlaczego palców jest to, dlatego by się zgadzało, dlaczego są takie właśnie wygodne. Taka ciekawostka, made in Serbia. Okay.
Jeszcze chcę Wam pokazać dwie rzeczy. Pierwsza z nich, która w sumie też nigdy nie została wspomniana chyba w moim filmie wcześniej. Znaczy, powiedziałam o tym przy okazji chyba prezentów świątecznych sprzed kilku lat i jest to taki futerał na klucze od przywary strzałki, który dostałam od mojej siostry. On jest wgniany ze skóry. Mam go od 3 lat, 4 lat. Nie pamiętam dokładnie, ale to już dość długi czas. Codziennie korzystam z niego. Skóra nadal jest w stanie, moim zdaniem, idealnym. Ja tutaj patrzę w odbiciu i tutaj, nie wiem, czy Wy to będziecie widzieć, coś tutaj niby jest, ale tego w rzeczywistości tak naprawdę trzeba byłoby się naprawdę przypatrzeć, żeby tego dostrzec. Nie oszczędzam, noszę codziennie w plecaku, w torbie, wszędzie. Jest fenomenalny i uwielbiam, naprawdę. Także jeżeli szukacie też już pomysłu na fajny prezent świąteczny, to może właśnie coś takiego. Też fajny kształt, chmurka. Super. I jak już jestem w tym temacie takich właśnie torebek, to muszę Wam pokazać moją chlaczkę. Uwielbiam. Od kiedy Wam pokazałam, nie noszę jej codziennie, bo codziennie do pracy noszę plecak, bo po prostu tam mi się mieści wszystko, co jest potrzebne, a ja tych rzeczy trochę mam, ze sobą muszę wziąć. Ale weekendy należą do mnie i do mojego chlaka. Każdy weekend. Czy to jest plac zabaw, czy pada deszcz, czy świeci słońce. Pasują moim zdaniem do wszystkich stylizacji. Na rowerze nawet z nią byłam. Chociaż pójść troszeczkę mi się zsuwała, muszę przyznać Wam. Jak miałam ją tak przez ciało nałożoną. Możemy nosić ją na dwa sposoby. I co chcę Wam powiedzieć, że ja już teraz widzę, że jakość tej torebki jest po prostu boska. Ona nie ma najmniejszego śladu użytkowania. I ja nie wiem, czy pamiętacie, ale ze 2 lata temu, może czy to było rok temu? Nie, za 2 lata temu. Kiedy przygotowałam Wam recenzję torebki marki J.Crew, ona po kilku tygodniach używania zaczęła mieć przetarcia tutaj właśnie na rogach. I ja trochę się obawiałam, że tak może być w przypadku tej torebki. Fakt, że ona w sumie kosztowała tyle samo, jeżeli chodzi o cenę. Tamtą, nie wiem czy pamiętacie, zwróciłam w sumie, odzyskałam pieniążki. Za Waszą też namową, że nie powinnam jej zatrzymywać, skoro taka jakość była niezbyt konkretna. Tej na pewno nie zwrócę. Jest po prostu ulubiona. Nie tylko chodzi mi o samą jakość, to jak się nosi. Najpierw też się nie ściera, co dla niektórych może być wadą. Jej pojemność, a tutaj Wam pokażę, co ja mam w środku. Oprócz 1000 paragonów, znajdziemy tutaj już karty Lego. Znajdziemy tutaj też samochody mojego syna. Wszystko mam w tej torebce. Co to jest tutaj? Muszę to wyjąć. Legitymacja szkolna Jamesa Polska. Zobaczcie, ze szkoły polskiej. Okej. Okay. Jamura chce się. Nie, ale chce się. Mam. Aha, jeszcze jest jedna rzecz, którą muszę Wam powiedzieć. Fakt jest taki, że żeby właśnie oszczędzić w nie miejsce, bo mój portfel wcześniejszy był dość duży. Znaczy nie był duży, ale był grubszy. Kupiłam sobie taki portfelik tylko na karty od YSL. Też pewnie za jakiś czas zrobię Wam recenzję, jak on się sprawdza. I muszę Wam powiedzieć, że właśnie klucze, portfel, ten mniejszy na karty. Telefon, czasami aparat i dodatkowo jeszcze auta moich synów, jeszcze zabawki inne jakieś, zawsze tutaj mam też przekąskę i wszystko się mieści. Także jeżeli się zastanawiacie, to moim zdaniem bardzo warto. Jeżeli na przykład dalej czekacie na liście oczekujących, to bądźcie cierpliwi, bo jestem pewna, że jak spróbujecie raz, znaczy spróbujecie, że jak ją otrzymacie, dotkniecie i będziecie używać, to będziecie zachwyceni. I nadal podoba mi się to, jak wygląda, tak jak moim zdaniem pasuje do praktycznie każdej z moich stylizacji. I po prostu uwielbiam. Dlatego nie Wam tutaj mówię w tym filmie. Okej, okay. Mam nadzieję, że Wam się filmik, odcinek podobał. Dajcie mi koniecznie znać, co Waszym zdaniem byłoby Waszym ulubieńcem. Ja bardzo serdecznie Was pozdrawiam, trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia, usłyszenia niedługo. Pa, pa!